To się witam Was w kolejnym filmiku na moim kanale i zapraszam Was dzisiaj na filmik taki trochę spontaniczny, ponieważ będę Wam dzisiaj polecać książki na majówkę i wiem, że ten filmik może być tak odrobinkę spóźniony, bo majówka się już właściwie zaczęła, ale razem z Anitą nagrywamy taki filmik, nagrywamy taką polecajkę dla Was, dlatego że zainspirował nas bukaton, który organizuje Ewelina Mierzwińska i Karolina Żebrowska, także zapraszam Was do całego wydarzenia bukaton. Nowego, jeżeli jeszcze o nim nie wiecie, to link w opisie. Ja w majówkowym bukatonie brać udziału niestety nie będę, ponieważ po pierwsze będę miała gości niedługo, po drugie muszę się uczyć, no i jakoś tak mi się to nie złożyło, ale jeżeli wy chcecie, to w tej edycji są tylko 3 książkowe wyzwania i też polecę wam książki, które by do tego wyzwania pasowały, a poza tym, no jeżeli nawet nie bierzecie udziału w bukatonie, a zastanawiacie się po prostu, co dobrego możecie poczytać w czasie majówki, no to postaram się odpowiedzieć wam na to pytanie. Nie wybrałam tego może dużo, ale jednak mam nadzieję, że każdy coś ciekawego dla siebie znajdzie, więc zaczynając od takich bardziej młodzieżowych klimatów, Fangirl Rainbow Rowell. Myślę, że to jest świetna książka z takiego gatunku contemporary, bez takiego silnie podkreślonego romansu, ponieważ tutaj na pierwszy plan jednak wychodzi nasza bohaterka Kat, która razem ze swoją siostrą, bliźniaczką, idzie na studia na pierwszy rok, tylko że jej siostra jakby inaczej się odnajduje w nowej sytuacji, Kat odnajduje się nieco inaczej, no i nasza bohaterka jest tytułową fangirl, czyli pisze fanfiction do książek o Simonie Snow. Myślę, że większość z Was słyszała już o tej książce i wydaje mi się, że większość z Was pewnie też ją czytała, ale jeżeli jeszcze jej nie czytaliście, to myślę, że to jest super okazja, żeby to zrobić po polsku bądź po angielsku, bo ja na przykład swoją fangirl czytałam w języku angielskim, zanim jeszcze w ogóle w Polsce wyszła i to wydanie to jest właśnie wydanie angielskie, które przywiozłam sobie kiedyś z Londynu. Drugi mam tutaj pierwszy tom trylogii, którą czytałam dawno temu, więc odkopałam ją niedawno, może nawet w wakacje bym sobie wróciła do lektury, bym sobie przypomniała nieco wydarzeń z tych książek, ponieważ ta seria swego czasu naprawdę bardzo, bardzo mi się podobała i przypomniała mi o tym Julka Prokop, która ostatnio tę książkę czytała, to znaczy ten pierwszy tom. Mianowicie mam tutaj na myśli krąg. Mamy tutaj grupę bardzo różnych młodych dziewczyn, które po prostu okazują się, że posiadają specjalne magiczne zdolności i muszą uratować świat i miasteczko. Wiem, jak to brzmi, ale jednak jak na tamte czasy, kiedy ta książka wychodziła, kiedy ta seria wychodziła i kiedy ją czytałam, nie było, znaczy no, może było sporo książek w takiej tematyce, ale ta była jedną z tych na wyższym poziomie i naprawdę klimatycznie różni się od tych młodzieżówek, które wychodzą teraz. Zresztą Julka też to podkreślała i myślę, że ma rację. Mimo, że stawiam, że tak jak ja nie polubicie wszystkich bohaterek, to na pewno któraś wam przypadnie do gustu i na pewno się z nimi zżyjecie i razem z nimi będziecie przeżywać wszystkie te przygody i te milsze momenty, i te trudniejsze, bardziej smutne momenty. No ja uwielbiałam tę trylogię, i muszę chyba do niej wrócić. A przy okazji zapomniałam o wyzwaniach majówkowych. Wyzwania majówkowe to jest książka ponad 500 stron i ta ma ponad 500 stron, ma prawie 600, chyba 570, jak tak teraz zerknęłam. Inna kategoria to też książka na poprawę humoru, czy coś w tym stylu, no to myślę, że fangirl do tej kategorii, walnęłabym się w twarz, fangirl do tej kategorii też świetnie by się nadawała, nie potrafię dzisiaj mówić. I jeszcze jedna kategoria to książka, którą odłożyłeś, no ja tutaj akurat nie mam takiej książki, bo polecam wam same sprawdzone, które mnie bardzo przyjemnie się czytało, ale z tego to myślę, że sami powinniście sobie odpowiedzieć na to wyzwanie, jeżeli was ciekawi właśnie, jakie książki odłożyliście i do jakich warto by było wrócić. Kontynuując pokazywanie książek, które ja wam polecam do przeczytania na majówkę, ale właściwie nie tylko na majówkę, po prostu wam polecam do przeczytania, to z czegoś nowszego, czego recenzja niedawno pojawiła się na kanale, Tancerze Burzy, pierwszy tom Wojny Lotosowej. Książka, która niesamowicie mi się spodobała, jeżeli chodzi o realia, jeżeli chodzi o bohaterów, jeżeli chodzi o więzi między bohaterami, bo to tutaj jest też bardzo silnie wykreowane, nakreślone, a wydaje mi się, że zapomniałam o tym wspomnieć w mojej recenzji, więc brawo Caroline, pominęłaś bardzo ważną rzecz. Ale jeżeli chcecie wiedzieć coś więcej na temat tej książki, no to odsyłam was do recenzji i pamiętajcie też, że do 6 maja możecie się zgłosić do udziału w rozdaniu i wygrać tę książkę, więc zachęcam, odsyłam do recenzji. No i mam coś dla fanów kryminałów.
i mam tutaj nieśmiertelnego Harlana Cobena. Harlana Cobena, którego uwielbiam, jego książek czytałam może z 5 czy 6, więc to nie jest jakaś zawrotna ilość, ale każda jedna mi się podobała. Dzisiaj wybrałam dla was, żeby wam polecić Wszyscy mamy tajemnicę, ponieważ tę książkę jakoś może nie tyle najbardziej zapamiętałam, bo jednak troszeczkę u mnie to kuleje, czytałam ją też jakieś 4 lata temu, ale z tych, które przeczytałam, chyba ta zrobiła na mnie największe wrażenie, ponieważ mamy tutaj oczywiście moich ulubionych, ukochanych bohaterów powieści Harlana Cobena, czyli Myrona i Wina. Win jest po prostu przezarąbisty, Myron też jest super postacią, oni po prostu rozświetlają każdy dzień, więc dla fanów kryminałów, jak już mówiłam, serdecznie polecam Wszyscy mamy tajemnicę. Mój egzemplarz jest taki dosyć spory i jest dosyć, no, już skarcerowany, dlatego że pożyczałam ją na prawo i lewo każdemu, kto się interesuje kryminałami, bo twierdziłam, że to jest takie dobre, że muszą to przeczytać. Teraz coś dla fanów, a może bardziej fanek literatury kobiecej i erotycznej, chociaż no nie, no to jest literatura erotyczna, taki romans osadzony jeszcze w wieku takim licealnym, takim zbliżającym się do studiów. Dominik, czyli pierwszy tom serii o braciach Slater, nie wiem, nie mam zielonego pojęcia, możecie dać mi wpysk, ale nie wiem. W każdym razie, tak, jest to książka, myślę, dla fanek gatunku, dlatego że sama w sobie, jak zaczynałam ją czytać, to stwierdziłam, Boże, jak ona jest źle napisana, jaka ta książka jest głupia, ale mimo wszystko, dlaczego ona jest dobra na majówkę? Ponieważ tak się w nią wciągnęłam. No, nie mogłam jej autentycznie odłożyć. Naprawdę wciągnęłam się, tak szybko mi się ją czytało, że w pewnym momencie również polubiłam się z bohaterami, szczególnie właśnie z braćmi. Potem akcja zaczęła trochę przyspieszać, trochę się zmieniać. No, naprawdę jest to jedna z fajniejszych książek, z fajniejszą historią właśnie, jeżeli chodzi o powieści romansowe, erotyczne, jakie czytałam, więc polecam wam właśnie szczególnie na jakieś dłuższe, wolne, bo jak ją dorwiecie, no to nie będziecie mogli wrócić do swoich obowiązków, a ja akurat wtedy, jak czytałam ją, miałam jakieś swoje obowiązki, no i przez to te obowiązki trochę leżały, ale no warto zapoznać się z Dominikiem i z jego braćmi i no, nie mogę się doczekać właściwie, kiedy sięgnę po kolejny tom, który czeka już na mojej półce, a ja jeszcze tego nie zrobiłam. I ostatnia polecajka, jaką tutaj dla was mam, myślę, że wszyscy będziecie w szoku, myślę, że nikt by się tego absolutnie nie spodziewał. Exitus Letalis! I mam tutaj dla was, znaczy no, pokazuję wam wszystkie 5 tomów, bo jak mogłam przynieść tylko jeden? No jeden, no przecież polecam wszystkie, zresztą to jest tak zajebiste i to się tak szybko czyta, że 5 tomów można przeczytać w jeden dzień majówki, więc no ja nie rozumiem, jak mogłabym pokazać tylko jeden. Mogłabym wam też pokazać Magentę, oba tomy, bo też polecam jak najbardziej, no ale jednak Exitus to życie. A żeby was po prostu nie zamęczać już całą twórczością Catlett, to jednak to jest to, co warto poznać, co warto przeczytać, poznać się z bohaterami. Po raz 500 powtarzam, David jest mój, dajcie mu święty spokój, on jest mój, niedługo się do mnie przeprowadza, więc w ogóle tak. No więc ja jak najbardziej polecam, koniecznie sięgnijcie po Exitusa i myślę, że majówka jest idealną okazją, żeby pochłonąć te 5 tomów. Gdyby nie ta cholerna nauka, to myślę, że sama teraz bym usiadła i pochłonęła te 5 tomów. Boże, jak ja kocham tę historię, ale myślę, żebyście się tego nie domyślili, prawda? Nie, bo mówię o tym w ogóle po raz pierwszy na moim kanale, w ogóle na pewno tego nie kojarzycie, ale jeżeli naprawdę tego nie kojarzycie, to ja nie wiem, co się z wami dzieje, musicie wrócić do moich poprzednich filmów. Jeżeli chodzi w ogóle o recenzję Exitusa, to też planuję takową nagrać, może nie tyle recenzję, co jakieś po prostu pieśni pochwalne i filmik pochwalny i gdzie będę sławić pod niebiosa bohaterów i historię i wszystko, ale to właśnie jak sobie odświeżę jeszcze tę serię. Z jednej strony nie mogę się doczekać, z drugiej strony jestem przerażona, bo będę tylko krzyczeć, jak ja wszystkich tam kocham i jak ja uwielbiam mojego Davida i jak ja uwielbiam tę historię i jak ja uwielbiam autorkę i pewnie jakbym się z nią spotkała, to bym po prostu jej padła do stóp, no. Dobra, Caroline, przestań pieprzyć, myślę, że wystarczy, jeżeli chodzi o ten filmik. To by były książki i manga, którą polecam wam na majówkę, ale pamiętajcie, że nie tylko na majówkę. Jeżeli na przykład też się teraz uczycie, bo wiem, że większość z was pewnie ma też maturę niedługo, więc jeżeli teraz się uczycie i nie możecie czytać, to pamiętajcie o tych książkach, jak już napiszecie matury. Jak nie będziecie wiedzieli, co czytać, to też polecam te książki również na inne terminy niż majówka. Więc jeżeli filmik wam się podobał, to koniecznie zostawcie kciuka w górę. Jeżeli jeszcze tego nie robicie, zachęcam też do subskrybowania mojego kanału, żeby więcej częściej mnie oglądać. Piszcie w komentarzach, co wy polecacie innym także do czytania w czasie
majówki. A ja dziękuję wam bardzo za oglądanie i uciekam do zobaczenia w kolejnych filmach. No to pa!